Widzowie, dzisiaj będziemy grali w najbardziej wkurzające schody na Robloxie i zobaczcie, dobra, lecimy na kolor zielony, za zielony, dobra, musimy, widzowie, wyjść na samą górę tych schodów, zobaczcie, jakie one są długie, mega długie i, widzowie, musimy się zatrzymywać na danych kolorach, na przykład teraz mamy kolor niebieski, także musimy się zatrzymać na niebieskim, bo jak widzicie, jak się nie zatrzymamy, to spadamy w dół. Dodatkowo, widzowie, wszyscy gracze, którzy już wygrali, czyli weszli na samą górę tych schodów, po prostu mogą nam przeszkadzać przez różne, na przykład, komendy admina, czy różne jakieś dziwne pistolety i zobaczcie, co tam się dzieje na dole, jest mega, widzowie, chaos tam, dobra, także my tutaj jest na razie spokojnie, na tych schodach lecimy sobie na kolor niebieski i, widzowie, w ogóle zobaczcie, ja tutaj coś mam, jakieś buty, nie wiem, co to jest, ej, jestem szybszy dzięki temu, ej, nie wiem dlaczego to mam właściwie, ale dobra, mi się to oczywiście bardzo, bardzo podoba, także ja się tutaj zatrzymuję i, widzowie, tak to może być, dobra, lecimy sobie dalej teraz na kolor niebieski w takim razie, dobra, niebieski, niebieski, lecimy, wyprzedzamy tych noobków i, widzowie, o nie! Spadłem, no nie, i no od nowa, widzowie, od nowa musimy lecieć. Dobra, teraz kolor bzu. Co to jest kolor bzu? Ej, to nie ma takiego koloru, co jest grane? To jest ten? Tak, dobra, to jest ten. Także, widzowie, lecimy sobie dalej. Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, jeżeli chcecie więcej długich filmów na kanale. W sensie teraz ogólnie będzie więcej, ale no możecie zostawić, bo no kurde, ej, dobra, ale zatrzymałem się na tym, na zielonym, dobra. Także no możecie zostawić łapeczkę, bo będzie mi wtedy bardzo miło i oczywiście oglądajcie filmik do końca, bo to również mi bardzo pomaga. Dobra, teraz mamy kolor pomarańczowy. Jezus, te kolory są źle tutaj pokazane, bo nie wiem, jak dla mnie to jest kolor żółty. Możecie napisać, no kurde, ja ciągle spadam, widzowie. Możecie napisać, czy waszym zdaniem jest to żółty czy pomarańczowy, bo dla mnie to wygląda totalnie jak żółty. To nie ma z pomarańczowym nic wspólnego, no ale okej. Twórcy gry twierdzą, że to jest, widzowie, pomarańczowy, także no niech będzie. Lecimy sobie teraz na zielony i podejrzewam, że nawet nie jesteśmy w połowie tych schodów niestety, także no oczywiście, że nie, zobaczcie. Ej, to one są mega długie, dobra. W ogóle nowa runda się zaczyna za 4 minuty, także mamy tylko 4 minuty na wejście na samą górę, także może być, widzowie, leciutki problem. Ej, ja szczerze to wątpię, że te buty mi coś dają, bo ja nawet tych graczy nie mogę wyprzedzić, widzicie to? Nie wiem, strasznie dziwne. Dobra, 3, 2, 1, dobra, udało się, ale dalej nie mogę wyprzedzić tego nuba, widzowie, bardzo mi się to nie podoba. Nubek nie może być tutaj lepszy ode mnie, także... O, lecimy, lecimy, dobra, 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 teraz będziemy tam gdzie on, dobra. Także troszkę tutaj wyprzedziliśmy. I, widzowie, jedna osoba spadła, ale nubek się dalej trzyma, ale dobra. I tak jest dalej niż my, widzowie. Także bardzo, bardzo dobrze. Ej, nie, Jezus Maria, myślałem, że spadnę, dobra, na szczęście się udało. Ej, widzowie, skończyliśmy, dobra. Dobra, dobra, skończyliśmy, także możemy sobie wziąć jakiś miekrzyk. No i dobra, aha, możemy sobie za jedno zwycięstwo i mamy taki miekrzyk przepiękny, dobra. A tu potrzebujemy 5 zwycięstw, żeby mieć bomber. O kurde, dobra, to już jest trudniejsze. Teleportuj się z powrotem na początek. Nie, ja chcę tutaj pozabijać graczy, widzowie, co to ma być? O kurde, dobra, udało się. Tak, lecimy zaraz pozabijać tego noobka biednego, no nie. Zaraz ginę, okej, okay. Pyk, 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 pyk. Ej, jak się ja teraz jestem nieśmiertelny? Ej, zobaczcie, co się stało, widzowie, ktoś mnie wywalił. Ej, ja mam nadzieję, że teraz nie będę zaczynał od początku, to będzie bardzo słabe. Dobra, nie, jestem na samej górze, także bierzemy miekrzyk i lecimy zabijać noobków. Dobra, zabijamy ją. Pyk, 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 pyk. No nie, nie mogę. Dobra, ona, jak się wejdzie tutaj, to już chyba jest się nieśmiertelną. No, chyba, że na mapę, widzowie, wypadniemy spoza mapy, no to wtedy tak. Dobra, widzowie, lecimy sobie tam, pozabijamy tutaj kogoś. Halo, halo, dobra. Ej, patrzcie, jaki bogaty bacon. Zobaczcie, widzowie, jaki nubek bogaty, widzicie to? O tak, dobra. Ewidentnie nubek, o kurde, dobra. No i spadł, widzowie. Widzowie, lecimy po drugą wygraną, żeby mieć lepszy miekrzyk i wtedy już będziemy zabijać graczy, widzowie. To będzie bardzo fajne. Dobra, lecimy na sam początek. Teraz, o kurde, ktoś tutaj laserami. I patrzcie, jak laserami ktoś strzela. No nie, jeszcze przez te lasery się zagopiłem, widzowie, zapomniałem, na jaki kolor muszę wejść. Także dobra, teraz na kolor bzu, więc lecimy sobie. Czy zdążę? 3, 2, 1. Jest, udało się, widzowie, dobra. Widzowie, w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale z moją kaszką się stało coś bardzo, bardzo smutnego. Zobaczcie, jak moja kaszka wygląda. Ktoś ją obrał z piórek i mam tylko głowę, widzowie, kaszki, niestety. To jest bardzo, bardzo smutne. I jeszcze mam jakieś spodnie w ogóle. Nie wiem, co to są za spodnie. Nawet nie wiedziałem, że takie mam, widzowie. Ale ogólnie moja kaszka wygląda bardzo źle w tej grze, także no, troszkę to jest smutne. Ej, nie, mamy nową rundę, widzowie. Dobra, to musimy od nowa lecieć w takim razie. I lecimy. Ej, patrzcie, ktoś ma latający dywan, ty. Dobra, patrzcie, wszyscy gracze teraz zaczynają, widzowie. Lecimy na kolor zielony. Dobra, zatrzymujemy się tutaj. Patrzcie, ile graczy. O mój Boże, dobra. Lecimy sobie dalej. Kolor pomarańczowy teraz. I patrzcie, w ogóle jesteśmy pierwsi, widzowie. Także to może być dobra runda. To może być dobra. I uwaga. Jest, zdążyłem. Patrzcie, widzowie. Patrzcie, dobra. Kozacko. W takim razie myślę, że wygramy tę rundę. Chyba, że się zagapię i spadnę. Ale nie chciałbym, żeby tak było. Także 3, 2, 1. I dobra, udało się, widzowie. Cały czas. Ej, patrzcie, jak ja ich tutaj gonię. Dobra, bo ja mam te buciki specjalne. Tak naprawdę nie wiem w ogóle, skąd je mam, bo nie grałem nigdy w tą grę.
podejrzewam, aha, bo ja chyba jestem w grupie twórców tej gry i po prostu dostałem te buciki, także bardzo fajnie. No i teraz widzowie wygrywamy, to jest dominacja normalnie. Lecimy tutaj, teraz kolor czerwony, więc myślę, że zdążymy sobie na luzie. Dobra, mamy. Mamy to. Patrzcie, ile osób w ogóle spadło, już nie ma takiego tłoku, widzowie. I teraz ciągle kolor czerwony, ja nie wiem dlaczego, nie wiem czemu ciągle czerwony, ale dobra, nowa runda jest za 9 minut, także dam radę sobie graczy pozabijać. O kurde, nie! Widzowie, ktoś mnie laserem tutaj zrobił. Wypadłem poza mapę, naprawdę byłem pierwszy, widzowie. Kurde, dobra, musimy lecieć w takim razie od samego początku, o mój Boże. Możecie dać znać w komentarzu, czy graliście już kiedyś w tą grę, bo ona jest dosyć popularna w sumie. Czy możecie napisać, chętnie pokrzyczam, widzowie, i dam jakieś serduszka. Nigdy się nie śpieszymy, bo po co? O nie, skrzydła jeden... Jest, widzowie, ledwo, ale się udało, dobra. Teraz kolor pomarańczowy, także, okej, okay, bardzo prosto, tu jest, o ile gracze nam nie przeszkadzają, to naprawdę da się to tutaj zrobić. Dobra, teraz lecimy na pomarańczowy znowu. O nie, ktoś mnie chce zabić mieczem. No nie, widzowie, zginąłem, widzowie, na samym końcu praktycznie, to jest jakaś masakra. Teraz lecimy na kolor pomarańczowy i teraz również zrobimy... O nie, no nie, spadłem, widzowie, dobra, ale teraz przynajmniej... Dobra, zatrzymałem się, przynajmniej nie spadłem na sam dół, co nie? To jest najważniejsze, widzowie. Widzowie, nie wiem, czy to widzieliście. O nie, dobra, nie widzieliście pewnie, ale no kurde, spadłem na sam dół. Ogólnie ktoś się na mnie krzaił bardzo tutaj. Także no, w sumie to nawet lepiej, że spadłem, bo przynajmniej nie zginąłem, widzowie. Ale musimy ciągle robić od początku, to jest mega męczące. Ale dobra, lecimy po drugą wygraną, żeby dostać fajny miekrzyk. No i zobaczymy, czy on będzie zadawał dużo więcej HP tym ludziom. Także dobra, zatrzymujemy się oczywiście na pomarańczowym i lecimy dalej, do samej góry. A w ogóle widzowie, jeżeli nie chcecie być bez koszulki, tak jak ja tutaj jestem, szukajcie, o zobaczcie, jestem bez koszulki niestety, to kupujcie widzowie koszuleczki, link do nich macie w opisie. Koszulka Aircie kosztuje tylko 10 robuxów i możecie mi mieć znajomych. I ogólnie to jest ostatnia szansa, żeby mi mieć znajomych, bo za niedługo już nie będę dodawał zakupienia koszulki. Także no kupicie koszulkę za 10 robuxów i nie dość, że będziecie mieli znajomych, też będziecie mieli przepiękną koszuleczkę z kaczuszką. Także bardzo się opłaca, widzowie, link w opisie. O nie, no nie, no nie, no nie, widzowie, to jest jakaś masakra. Za 4 minuty kolejna runda, a ja nawet nie wygrałem dwa razy, to jest jakaś masakra. O nie, widzowie, ktoś lata na dywanie, no i zabił mnie. No nie, na latającym dywanie, krzajcie to, o nie, ja się tutaj muszę odegrać. Latający dywan, 450 robuxów. Widzowie, wiecie co, ja chyba wolę sobie już tutaj bez tego dywanu robić. Za 450 robuxów, to wiecie co ja mogę kupić? W sumie to sam nie wiem, ale możecie pisać w komentarzu. O nie, ktoś ma miecz, muszę uciekać, dobra. O nie, dobra, no nie, no przez ten miecz, widzowie, spadłem znowu. Widzowie, udało się, no nie, ktoś ma laser, muszę bardzo uważać, dobra. Opatrzcie, chce we mnie strzelić, no nie, to jest ten laser, co wywala na drugi koniec mapy, widzowie, także nie mogę się dać. O nie, ktoś we mnie strzela, no nie, spadłem, widzowie, no kurde, nie świeć tym laserem, no najgorzej na świecie. Zium, lecimy, widzowie, dobra, teraz już się nie poddajemy, teraz nikt nam nic nie zrobi, będę robił takie uniki, widzowie, że to jest, dobra. Okej, ej, czy ona cheatuje, czy o co tu chodzi? Dobra, znowu ktoś laserem strzela, no wyjazd, no chłopie, no widzowie, to jest jakaś masakra. Ej, no nie, ten gość z laserem tutaj wszystkich rozwala, no patrzcie, on chodzi za nami, no co, o co tu w ogóle chodzi, widzowie, jak my mamy to przejść? Lecimy teraz, dobra, teraz się uda, ej, ktoś tam miał pistolet na lasery, o nie, dobra, pomarańczowy, jest, udało się, dobra, tylko, no kurde, dlaczego spadłem, o co tu chodzi? Każdy nas chce zabić, patrzcie, ona ma pistolet, no nie, i... Patrzcie, co mi zrobiła, patrzcie, co się stało z moją biedną kaczuszką. Ej, ktoś tu cheatuje, patrzcie, co się stało. Widzowie, widzieliście, jak on sobie leciał tam? No nie, dlaczego się nie mogę ruszać, halo? Widzowie, utknąłem, no halo, jak? Ja mogę się ten, no muszę zrobić reset charakter chyba. Dobra, udało się. Nie było prosto, widzowie. Znowu zaczynamy od początku, chociaż nowa runda się zaczyna za minutę. Także dobra, teraz może nam się uda w sumie, bo jak nikt nie będzie nam przeszkadzał, to... Może się w końcu nam uda przejść, chociaż też nie wiadomo, bo jak chcę sobie kupić za robuxy jakąś broń, to no też możemy przegrać. Dobra, lecimy na pomarańczowy tutaj. Ja w sumie już teraz bez sensu się starać, bo i tak nie zdążymy w minutę przejść. No patrzcie, co ta dziewczyna robi, to jest jakaś masakra. Dobra, widzowie, lecimy, nowa runda, także mamy 10 minut na wejście i mam nadzieję, że teraz nam się uda. Lecimy na kolor bzu i uwaga, dobra, dużo osób zdążyło, także nie jestem sam, myślałem, że ich wyprzedzę, ale dobra, udało się, teraz lecimy na pomarańczowy. Ktoś tam spadł, widziałem, ale dobra, my nie zamierzamy tutaj spać, widzowie.
tutaj my zamierzamy to wygrać po prostu i lecimy. Dobra, już wyprzedziliśmy, jesteśmy pierwsi, także ogólnie musimy... Ej, co jest? Ej, nie, kto... Ej, nie jestem pierwszy, co jest grane, ale ktoś tu chyba ma krzity, bo patrzcie jak on lata. No nie, on ma miecz, no nie, widzowie, co się tu stało? No najgorzej na świecie, ja w to nie umiem grać chyba. Już straciliśmy szansę, widzowie, na przejście tej gry, także no, zestresowałem się tym mieczem, co tam ten chłop miał i w ogóle stanąłem na złym kolorze, także no niestety. Dobra, stajemy na czerwonym i mam nadzieję, że teraz nikt mi nic nie zrobi. W ogóle patrzcie, jaki on ma epickiego skina. Dobra, musiałem się zatrzymać na chwilę, ale musiałem wam to pokazać, bo patrzcie, jaki koń, no przepiękny. Dobra, nawet lepszy chyba od mojej kaczki. Ale widzowie, no dlaczego on mnie zabija jakimś najgorszym mieczem, najsłabszym, widzowie. Dobra, ja nie mam siły, widzowie, w tą grę. To jest jakaś po prostu masakra, ciągle mnie ktoś zabija. Dlaczego? To przez to, że mam ten, że mam brzydki skin, widzowie, bo jakby zobaczyli taką słodką kaczuszkę, jak mam zawsze, to na pewno by mnie nie zabijali, co nie? Tak, przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, widzowie, kończymy ten odcinek, mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapeczce w górę, jeżeli jeszcze jej nie daliście. Subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, koniecznie z dzwoneczkiem, żebyście dostawali powiadomienia, bo to jest mega ważne, żeby był dzwoneczek. No i co, trzymajcie się do następnego i cześć, i chyba zginę. Nie, nie zginęłem. Dobra, to siemanko.